witam bardzo serdecznie Państwa, którzy zechcieli przyjść na drugą prelekcję z cyklu Dziadowskiego. Inaugurowałem te spotkania tematem dzieci, a dzisiaj chciałem przejść do sprawy kobiet. Nie ukrywam, że jestem troszkę speszony, bo muszę opanować tutaj kwestie techniczne, tak, które zawsze sprawiają jakieś problemy, jakieś spowodują historyjki, ale może się uda. Puch marny. Jak możliwa jest teatralna herstoria dziadów? Kobieto puchu marny, ty wietrzna istoto, to z pewnością jedna z najbardziej znanych fraz spośród skrzydlatych słów wywiedzionych z dziadów, a wśród nich bodaj jedyna, jaka odnosi się do kobiety. Po stronie męskiej mamy nazywam się milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. Po stronie niewieściej puch marny. Maja Kleczewska, pracując nad dziadami w Opolu w 2011 roku, mówiła: kobiety w tym dramacie, oprócz Rollinsonowej, są całkowicie marginalne. One są poza światem polityki, poza światem władzy i walki. Kleczewska patrzy na dziady ahistorycznie i roszczeniowo, a patrząc z dzisiejszej perspektywy, zdaje się nie uwzględniać lekcji Michela Foucault. Owszem, Mickiewicz nie napisał ani swojej Balladyny, ani swojej Marii Stuart. Nie znaczy to jednak, że można do jego arcydramatu odnieść ulubione przywołanie feministek i feministów, wyłączając mnie jednak z tego grona. Kobiety, nie przeszkadzajcie, my walczymy o Polskę. Rzekomy napis na murze Stoczni Gdańskiej z sierpnia 1981 roku. Ponieważ wciąż raz po raz czytam o napisie, którego jakoś nikt z realnych świadków nie widział na stoczniowych murach, muszę opowiedzieć, jak doszło do tego przekłamania. Oto in extenso stosowny pasus z książki Shanny Penn, na którą powołują się wszyscy, wcale do niej nie zaglądając. Ustęp jest zreferowaną wypowiedzią Marii Janion. Stoczniowcy wywiesili na zewnętrznej stronie ogrodzenia transparent z napisem nawiązującym do powstańczej poezji XIX wieku, do motywu rozstania z ukochaną. Napis głosił: niepodległość Polski to twoja rywalka. Sens był mniej więcej taki: kobiety, nie przeszkadzajcie nam, my walczymy o Polskę. Pieśń, z której zaczerpnięto ten wers, wyszła spod pióra anonimowego poety w czasach powstania listopadowego. Mamy tutaj do czynienia właśnie ze złożoną narracją operującą cytatem w mowie pozornie zależnej. Tekst Kobiety, nie przeszkadzajcie odbieram jako współcześnie nadaną przez Marię Janion wykładnię napisu Niepodległość Polski to twoja rywalka, jako interpretację funkcji, jaką w czasie strajku spełniał urywek romantycznej pieśni. Słów Marii Janion nie było jednak na stoczniowym murze, a rzekomy napis to chyba tylko życzeniowa projekcja polskiej krytyki feministycznej, tak pożądany obraz wroga, tak potrzebna legenda założycielska, która zdążyła się fałszywie zobiektywizować wskutek licznych powtórzeń. Na legendarny napis ze Stoczni Gdańskiej powoływały się chociażby Agnieszka Graf, Iga Kostrzewa czy Marta Dzido, a w ślad za nimi Przemysław Czapliński. W źródłowym numerze 12 gdańskiego almanachu Punkt w zestawieniu Mury Stoczni Gdańskiej, sierpień 80, opracowanym przez Wacława Maksymowicza, nie ma takiego zdania. Jest natomiast przytaczane przez Marię Janion: pamiętaj, żeś Polka, o Polskę to walka, a jako żeś Polka, to twoja rywalka. Wówczas, w sierpniu 80, znaczyło to: nasz strajk ma charakter narodowy, patriotyczny, niepodległościowy, a nie jedynie ekonomiczny, pracowniczy czy robotniczy, co dla wzmocnienia zostało wypowiedziane w kodzie romantyczno-powstaniowym. Interpretacja tego napisu jako przejawu dyskryminacji płciowej wydaje mi się ahistorycznym nadużyciem, dyskryminacji ze strony strajkujących stoczniowców. A zdanie współczesnej reżyserki, że kobiety w dziadach są całkowicie marginalne, niebezpiecznie się rymuje z sierpniowym apokryfem. Kleczewska, nie ona jedna, rzutuje na mickiewiczowski tekst przeświadczenia wyniesione z recepcji dziadów, a nie z samego utworu.
Nie zaprzeczam, że w tradycji zakorzeniły się dwie ikony kobiecości wywiedzione z dziadów. Po pierwsze postać pani Rolison w monumentalnej interpretacji Stanisławy Wysockiej. Rolisonowa Wysockiej to jest Polska nieobesceniczna, która powinna pozostać w teatrze polskim na zawsze jako tradycja, jako wzór, pisał Jerzy Koller, recenzent Dziennika Poznańskiego w 1927 roku po poznańskich dziadach. Po drugie, pasterka Zosia na drzeworycie Andriolego, które oglądaliśmy na początku, a tutaj widzimy już ucieleśnienie sceniczne z inscenizacji Wyspiańskiego, Marii Przybyłkowej. Słowa Guślarza na widok zjawy pasterki Zosi, a toż czy obraz Boga Rodzicy, czyli anielska postać, dobrze oddają stereotyp bezpiecznego opisu kobiecości. Albo Matka Boska, albo Anielica. Ale to są wizje Guślarza, to są wizje idących tym tropem ilustratorów, dziadów, a nie samego Mickiewicza. Mickiewicz bynajmniej nie marginalizuje kobiet. One zostały zmarginalizowane w rozprawach historyczno-literackich, w edukacji szkolnej, w realizacjach scenicznych, w powierzchownych stereotypach interpretacyjnych. Niestety, nawet autorki niedawno wydanego Opasłego, tak opasłego, że nie byłem skory włożyć go do plecaka, tomu 44 figury literackie, nowy kanon, zredagowanego pod egidą Archiwum Kobiet w Instytucie Badań Literackich, opracowania poświęconego wyłącznie kobiecym postaciom literackim o romantycznym rodowodzie, takim jak Karusia czy Zosia z Pana Tadeusza, również pomijają całkowicie figury kobiece z dziadów. Brakuje dziewicy, czytelniczki romansów z części pierwszej. Brakuje Zosi pasterki, która nie chciała zamęścia. Brakuje Sowy, ofiary złego pana. Brakuje Ewy z domu wiejskiego pod Lwowem. Brakuje pani Rolison, jest tylko mowa o matkach w żałobie. A z pominięcia dziadów, co dziwi tym bardziej, że tytuł książki właśnie z dziadów został wzięty, z tego rażącego przeoczenia bierze się fałszywa konstatacja, że aż do okresu późnego pozytywizmu czy naturalizmu chłopi są mitem literatury polskiej, a nie przedmiotem jej opisu, jak można przeczytać na stronie 664. Wystarczy jednak wziąć dziady do ręki i wsłuchać się w monolog Sowy. Pomnisz, jak wkucyją samą, pośród najtęższego chłodu stałam z dziecięciem pod bramą. Panie, wołałam ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mąż mu już na tamtym świecie, córkę zabrałeś do dwora, matka w chacie leży chora, przy piersiach maleńkie dziecię, panie daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Trudno o bardziej realistyczny, gęsty opis chłopskiej, a w szczególności kobiecej niedoli, ekonomicznego uzależnienia. Owszem, w poemacie sielskim, w idylicznym Pan Tadeuszu, Mickiewicz wymazywać będzie ten obraz, jak i wiele innych, pisałem już o tym w artykule Antagonizm arcydzieł. Niemniej teatr ma tu sporo do zagrania. Podobna skarga o ekonomicznej zależności kobiet od mężczyzn została wpisana przez poetę w monolog matki młodego Rolisona. Ja wdowa, ja biedna kobieta, on mnie żywił ze swego szczupłego dochodu. Mickiewicz w odróżnieniu od Gustawa, ofiary książek zbójeckich, nie jest poetą książkowym, lecz owszem, oczytanym, nade wszystko jednak przenikliwym obserwatorem realnej, nieromansowej kondycji kobiecej w swojej epoce. Matki kupczące córkami, jak to czyni Sowietnikowa II. Tylko Zosieńku podnieś wzrok, może senator cię obaczy, sprawiają, że Bajkow może zaspokajać erotyczne potrzeby bez żadnych ograniczeń. Ja z nią za rok się rozwiodę, i potem co rok będę brał żoneczki młode, bez przymusu. Dość spojrzeć na tę lub na ową, sybo młodej szlachciance być generałową. Ekspresyjny opis nieszczęśliwej miłości Gustawa przyćmił jego trzeźwe uwagi o przemocowym charakterze związku małżeńskiego w patriarchalnej kulturze. Gdy na dziewczynę zawołają żono, już ją żywcem pogrzebiono. Z jednej więc strony przymus małżeński, związek oparty na męskiej dominacji, z drugiej alienujące panieństwo zawieszające w niebycie, ziemi dotknąć nie mogę. Tej Zosi warto przyjrzeć się bliżej, bo to jedno z pierwszych ujawnień, jakbyśmy dziś powiedzieli, Me Too.
Oleś za gołąbków parę chciał raz pocałować w usta. Długo musieliśmy od 1823 roku czekać na takie zwierzenia molestowanych kobiet. Swinarski chyba po raz pierwszy odkrył emancypacyjny... Ojej, przepraszam, tutaj coś mi się przełożyło. I tak mi to nie pasuje właśnie sensem. Nie mogę się zgodzić na pomawianie Mickiewicza za winy interpretatorów, edukatorów i inscenizatorów. Mickiewicz pokazuje, że kobiety są we władzy mężczyzn, a młode kobiety we władzy matek, swatek. To raczej ta ilustracja pod ten tekst podpada. Kwestie społeczne w Dziadach były propagandowo eksponowane w czasach stalinizacji, co miało służyć wymazywaniu patriotycznych treści utworu. To też w ramach oporu kwestie te wypieraliśmy długo z pamięci, ale obecnie nic już nie stoi na przeszkodzie, by widzieć w Mickiewiczu pisarza krytycznego na podobieństwo współczesnego mu Balzaka. Ryszard Przybylski swoje studium o Dziadach zatytułował Słowo i milczenie bohatera Polaków. Ta maskulinistyczna perspektywa, która zdaje się dominować w literaturze historyczno-literackiej, bywa destabilizowana w niejednej inscenizacji z ostatnich lat. Wpierw jednak trzeba zweryfikować repertuar ról do obsadzenia. Listę ról kobiecych wypadnie zresztą dopełnić rolami z pogranicza, czyli postaciami dzieci, o których opowiadałem poprzednio, oraz rolami bytów pozaziemskich. Aktorki w rolach dziecięcych, także chłopięcych, był to oczywiście element konwencji teatralnej. Niemniej można w tym rozwiązaniu widzieć przejaw zarówno feminizacji dziecka, jak i infantylizacji kobiety. Z drugiej jednak strony wyraz prymarności pierwiastka kobiecego, bo nikt nie rodzi się mężczyzną. Podobnie z rolami aniołów i duchów z prawej strony, najczęściej granych przez aktorki, a wszelkiej maści, bo tak się właśnie jakby składało w teatrze, że nadprzyrodzone dobro wcielało się w aktorki, a wszelkiej maści diabły i upostaciowania zła w aktorów. Radykalnie zerwał z tą tradycją Paweł Wodziński, w którego przedstawieniu piosenkę Anioła Stróża z prologu Dziadów części trzeciej wykonuje Michał Jarniewicz, aktor o słusznej posturze Falstafa albo Zagłoby. Otóż liczmy. W krakowskiej inscenizacji Wyspiańskiego z 1901 było 13 ról kobiecych i 6 ról dziecięcych w żeńskiej obsadzie. W sumie brało udział 16 aktorek. W warszawskiej inscenizacji Leona Schillera z 1934 było 17 ról kobiecych, 2 role dziecięce w żeńskiej obsadzie. Łącznie występowało 13 aktorek. W przedstawieniu Kazimierza Deńka 1967 było 16 ról kobiecych i 6 ról o statusie pozaludzkim, granych przez aktorki, łącznie w obsadzie było 19 aktorek. W krakowskim przedstawieniu Konrada Swinarskiego było aż 21 ról kobiecych, nie licząc 10 wieśniaczek. W sumie, przyznają Państwo, jak na utwór, który wedle powielanego w szkole interpretacyjnego stereotypu opowiada o nieszczęśliwej miłości Gustawa, jakby nie było nieszczęśliwej kochanki, i o cierpieniach patriotycznych młodzieńców, a przy tym utwór, w którym występuje trzech księży, sporo. Samo zestawienie iluściowe nie ma jednak większego znaczenia interpretacyjnego, ale pomaga uchylić zakorzenione stereotypy. Anna Tatarkiewicz w zatrzymanej przez cenzurę recenzji z Dziadów Deńkowych, która miała być opublikowana w Więzi, zatytułowanej Czas przypomnieć ojców dzieje, znamy ją z pamiętnika teatralnego z 2005 roku, pisze o nurcie męskim i nurcie kobiecym arcydramatu, by skonstatować. Otóż w Dziadach Deńka ten właśnie cały nurt kobiecy został zredukowany do minimum. Określenia tekstu objęły bowiem zarówno Sowę, i to na przekór uczuleniu Deńka na krzywdę chłopską, jak wszystkie wzmianki o kulcie maryjnym, o kulcie matki, jak wizję Ewy i nawet śmierć Wasilewskiego. Także postać roli Sonowej została w spektaklu wyciszona. Zygmunt Greń w swojej również zdjętej recenzji Deńkowych Dziadów wymienia jedynie aktorów. Kazimierza Wiśniarza, Gustawa Holoubka, Zdzisława Mrożewskiego, Stanisława Zaczyka i w nawiasie Kazimierza Opalińskiego. Nie wspomina nawet o roli Rolinsonowej. Były to więc bardzo męskie Dziady. Postaci kobiece tworzyły jedynie tło dla męskich solówek.
Całą galerię ról kobiecych wprowadził natomiast w swojej krakowskiej inscenizacji Konrad Swinarski. Przy tej samej, co u Dejmka, liczbie 19 aktorek w obsadzie uzyskał całkiem inny efekt. Skomponował epizody wieśniaczek w scenie obrzędu. I to przydzielając każdej pewną kondycję, o tym opowiadałem Państwu poprzednio, więc nie będę do tego wracał. Zdaniem Feliksa Koniecznego jest jedna postać żeńska w Dziadach, której rola może być popisowa. Zosia w scenie w kaplicy. Ale pani Przybyłkowa pojęła ją zupełnie fałszywie, a wykonała słabo. Nienaturalność i sztuczność, cedzenie słówek i szablonowy, słodkawy uśmiech nie stworzą złudzenia młodziutkiej, świeżej, wiejskiej dziewczyny. Taki był spadek po tradycji scenicznej. W krakowskich Dziadach Konrada Swinarskiego w Starym Teatrze z 1973 roku stereotyp wspierany przez ilustracje książkowe został unicestwiony przez ukazanie ekstazy erotycznej w kreacji Zosi. Najpierw rolę grała Joanna Żółkowska, ją właśnie oglądamy na fotografii, ale wkrótce potem przejęła tę rolę Anna Dymna i ją znamy z nagrania, które za chwilę pokażę. Aktorka wbiegała na podest, który stanowił obraz z kopią obrazu Matki Boskiej. A toż, czy obraz Boga Rodzicy, czyli anielska postać? Tu niegdyś w wiosny poranki najpiękniejsza z tego sioła, Zosia pasając baranki, skacze i śpiewa wesoła. La la la, la 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 la. Antoś za gołąbków parę chciał raz pocałować w usta, lecz i prośbę, i ofiarę wyśmiała dziewczyna pusta. La la la, la 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 la. Józio dał wstążkę pasterce, Antoś oddał swoje serce, lecz i z Józia, i z Antosia śmieje się pierzchliwa Zosia. La la la. Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam za męścia. I 19 przeigrawszy wiosnę umarłam, nie znając troski ani prawdziwego szczęścia. I zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustanku wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Gdzie się przybliżam, zaraz wiatr oddali. Pędzi w górę, w dół, z ukosa. Tak pośród pierzchliwej fali, wieczną przelatując drogę, ani wzbić się pod niebiosa, ani ziemi dotknąć nie mogę. Czy potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga? Czy o przysmaczek słodki? Są tu pączki, ciasta, mleczko i owoce, i jagodki? Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Nic mi nie potrzeba! Niechaj podbiegną młodzieńce. Niech mnie pochwycą za ręce, niechaj przyciągną do ziemi, niech poigram chwilkę z niemi. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie! Zgodzisz waszym ziemię, czego Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie! Darmo bierzycie, to są marne cienie! Darmo rączki ściąga biedna, wraz ją spędzi wiatru tchnienie! Lecz nie płacz, piękna dziewico,
Oto przed moją źrzenicą odkryto przyszłe wyroki. Jeszcze musisz sama jedna latać z wiatrem przez dwa roki, a potem staniesz za niebieskim progiem. Dziś modlitwa nic nie zjedna, lećże sobie z Panem Bogiem. O, kto prośby nie posłucha w imię Ojca Syna Ducha, czy widzisz pański krzyż? Nie chciała zjadła napoju, zostaw, że nas spokoju. O, kisz! O, kisz! O, prośby nie posłucha w imię Ojca Syna Ducha, czy widzisz pański krzyż? Nie chciała zjadła napoju, zostaw, że nas spokoju. Świnarski chyba jako pierwszy odkrył emancypacyjny potencjał wpisany przez Mickiewicza w rolę Zosi, radykalnie zrywając z wizją Andrioliego. Ze słów „Niechaj podbiegną młodzieńce” odczytał wizję kobiety wyzwolonej, pragnącej realizować seksualne fantazmaty. Maria Janion zachwycała się zupełnym brakiem sentymentalizmu w postaci Zosi, która u Świnarskiego została odtworzona wręcz w stylistyce, nazwijmy ją tak, gotycko-frenetyczno-erotycznej. Świnarski nie był jednak pierwszym, który ożywił stereotypowy wizerunek Zosi. Już w 1961 roku uczynił to Jerzy Grotowski w Teatrze 13 Rzędów w Opolu. W jego przedstawieniu Zosię grała Rena Mirecka, a wyrazem interpretacyjnej rewizji był już kostium, w którym wedle Dariusza Kosińskiego rozpoznać można fantazje erotyczne i nawiązania do ikonografii domów publicznych. Zosia w fantazyjnej bieliźnie empirowej, jak to określił Ludwik Flaschen, miała na ramionach udrapowaną firankę, a ten dziwny wizerunek dopełniała jeszcze jasna peruka z długimi warkoczami, jakby była dziewczyną z Mazowsza, w sensie zespół pieśni i tańca Mazowsza. Przechadzała się po sali wśród widzów usadowionych na osobno rozstawionych krzesłach. Niektórych muskała dłonią, oni czuli dotyk, ona nie, jak to rekonstruuje Agnieszka Wójtowicz. W scenie z pasterką Zosią Świnarski zdaje się nawiązywać do teatru Grotowskiego, ale bynajmniej nie do roli Reny Mireckiej, lecz do gry Ryszarda Cieślaka. Tyle chrześcijańskich żywotów, tyle łęków dla Bogiem. Cóż ja, czy więcej niż człowiek, cóż mi równa grudzikiem, to ze złym walką, więc to już nie jest pan pewny. Otóż jestem niewolnikiem, bo trochę trudny mi chcę żyć i tu Pana pobaczyć. Cóż tak mam tak płacić za niewolnika? Nie płać, niewolnik ciała mi gardę, bo kto bolę swoją straczkę, mówię ludziom umierę. Więc już tam umarłem, cóż mi dziś zdrowy ludzie, cóż chwała na większy czy? Niech brana trzęsie skarg, niech brana kawał wiara. Jeszcze jest wielu szkodarka, by nie zostało ślada. A teraz, króluj Pani, rozkazuj Panu zdrowo, bo do niewolnych zostanie tego kupić nie mogą. Każ, niech nie wierzą ani duchy, nie drogą na rękach blizny, na rynku, wróć do ojczyzny. I mówisz mnie tu, a ty to zostawił pogrzebanego, bo ja z żywota mojego tak odrzedł pokorną zdrowie, jak na prawo był zdrowie, wspomina ludzie nie warto. Oto ludzi myśli ustarcy, chrześcijanie, ksiądz Bernard już skończył, losą swoim on jeszcze nie sprostał, lecz budowa w czas służby już wybył, mały, a to niewolny Pan został. Niewolnicy prawie będą wam przybył, aby nędzę synorą połączył i zdy swoje połączył waszej niebiosa. Oto człowieka się nie patrzył, czy to do siostra spada. No może mi otwiera skalę, może to Pan wasze spada. Jest tam za to większa fala, aby góry, oto człowiek to w połu, gdy te rzędy jasne ucieka. Wichry, oto rędzę szła w domu, wytrzniami rytmiami ścieka. A ty ziemi, oto garstka popiołów, zwróca tobie i nędza się powietrza, co z robaków twoich pożynały. A to wszystko, bo ten król i ten mały, i ten infant ziemi, gdzie szkońce, chrześcijanie, i księży, i słońce, i zwierzęta, i morze, i góry, i niebiosa, i ziemię, i góry. A to wszystko, by ten król, i ten mały, i ten infant ziemi, gdzie szkońce, chrześcijanie, i księży, i słońce, i zwierzęta, i morze, i góry, i niebiosa, i ziemię, i góry, i
to jeszcze w powietrzu przytomny, a pieczęć żywota noś tu gdzie nie książę nie zmogę. W postaci Zosi wykreowanej najpierw przez Joannę Żółkowską, a później przez Annę Dymną można zobaczyć kobiecą odpowiedź na kreację Cieślaka jako księcia Ferdynanda w Księciu Niezłomnym Jerzego Grotowskiego. Rzecz jasna w Dziadach jest to ledwie epizod, w Księciu Niezłomnym jest to rola prowadząca, co więcej nie jest to rola, jest to cały proces, organiczny proces dochodzenia do tego, do tej aktorskiej realizacji. Swinarski tutaj korzysta jakby z dorobku, idzie drogą na skróty. Niemniej jednak przy całej nieporównywalności procesu twórczego znaczenie transgresyjne w historii sztuki aktorskiej wydaje mi się porównywalne. Powrót do... Tu jeszcze oglądamy właśnie Dymną, tak, i Cieślaka. I następuje powrót do tradycji. Ten powrót do tradycji był raczej cytatem konwencji, pytanie, czy wręcz nie był pastiszem. W Dziadach Kowieńskich Jerzego Kreczmara w Teatrze Współczesnym w Warszawie w 1978 roku Zosię grała Joanna Szczepkowska. Tu dziewczyna, piękna pasterka, usztywniona konwencją sentymentalnej pocztówki, pasie swego baranka i goni motylka. Widowisko staje się jakimś echem szopki od pustowych kiczów, ale niezmiernie sympatyczne swej szczerej naiwności, pisała recenzentka Zofia Jasińska na łamach Tygodnika Powszechnego. Rok wcześniej w Dziadach Henryka Baranowskiego w Teatrze imienia Jaracza w Olsztynie w 1977 roku Zosię grała Witolda Czerniawska, rocznik 1914. Była to zatem Zosia 60+. Warto o tym pamiętać, przyglądając się, i za chwilę to zrobimy, o polskim dziadom Mai Kleczewskiej. Wcześniej jednak dygresja, bo wydaje mi się, że w ogóle przedstawienie Baranowskiego było jednym z najbardziej wywrotowych przedstawień w historii polskiego teatru. Po tej premierze Baranowski został reżyserem wyklętym. Stało się to między innymi za sprawą werdyktu jury Festiwalu Teatrów Polski Północnej, które w sentencji rozdawania nagród przy okazji udzieliło Baranowskiemu takiej środowiskowej nagany. Pamiętam, że ten werdykt podpisał Aleksander Bardini, podpisał Jan Paweł Gawlik, nie pamiętam, czy Bohdan Korzeniewski też był wtedy w tym składzie. Tak czy inaczej, ten reżyser wyklęty może dziś uchodzić za proroka i zwiastuna teatru krytycznego. Z miażdżącej, ale rzeczowej recenzji Elżbiety Żmudzkiej na łamach teatru niejedno można wyczytać. Kamerjunkra, ptaka, gubernatora gra Irena Telesz. Literata Józia Bajkowa, Barbara Baryżewska. Księżne i motylka Andrzej Skubisz. Sobolewskiego i gubernatorową Jan Pęczak. Skąd ten transwertytyzm, tak to jest napisane, transwertytyzm? Dlaczego tyle kobiet w rolach męskich i mężczyzn w kobiecych? Pyta recenzentka. Jednocześnie podkreśla, że wymienność płci nie wynika z braku aktorów, lecz z przyjętej koncepcji inscenizacyjnej. Odkładam szersze wnikanie w tę koncepcję na inną okazję. Teraz wystarczy skonstatować, że Baranowski zdestabilizował tradycyjny podział ról wedle płci i nie chodzi tu jedynie o role aktorskie, ale przede wszystkim o role społeczne, a tym samym wstrząsnął utartymi wyobrażeniami o prostej dystrybucji dobra i zła w świecie, o wyraźnym podziale na stronie lewą i prawą. Gdy ten sam aktor gra Sobolewskiego i gubernatorową, chwieje się wizja świata podzielonego na swoich i obcych, patriotów i kolaborantów, Polaków i Rosjan, na cierpiące kobiety i despotycznych mężczyzn. I to wszystko powtórzę w roku 77, a więc 40 lat temu. Judith Butler miała wówczas 21 lat i pewnie była studentką. To też Marta Fick mogła jeszcze w tamtych czasach ironizować.
za stołami ustawionymi w podkowę siedzi podchmielone towarzystwo czworga płci. Kobiety, mężczyźni, kobiety przebrane za mężczyzn, mężczyźni przebrani za kobiety. Podobnie Ewa Moskalówna mogła również bezkarnie pisać o ohydnym towarzystwie transwestytów. Dziś już tak pisać nie uchodzi. Henryk Baranowski zainscenizował seans psychodramatyczny, ale ukostiumowany historycznie. Maja Kleczewska poszła tropem seansu psychoterapeutycznego, ale już bez historycznych kostiumów. Aktorzy nie wyróżniają się wśród publiczności i to właśnie w opolskim przedstawieniu Mai Kleczewskiej w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu w 2011 roku zaszło kolejne daleko idące przeobrażenie wizerunku Zosi. Dziewczyna, która zakończyła ziemski żywot ledwie 19, przeigrawszy wiosnę, zjawia się na Dziadach Kleczewskich jako siwa starsza pani o wyglądzie emerytowanej nauczycielki, może pensjonariuszki domu spokojnej starości. To kobieta samotna w wieku niewidocznej egzystencji, niezauważalnie wymijana na ulicy. Jest to starość realna, starość tej aktorki, nieucharakteryzowana. Aktorka ma niski głos i prezentuje aktorstwo jakby starej daty, niby z przedwojennego filmu. Intonacja, artykulacja, wyprzednio językowo-zębowego. W którymś momencie jednak dochodzi do niezwykłego przeobrażenia. Zobaczmy ten epizod. Żeby się dostać do nieba? Nic mi nie potrzeba. Niechaj podbiegą młodzieńce. Niech mnie pochwycą za ręce. Niechaj przyciągną do siebie. Niech poigram chwilę z niemi. Bo słuchajcie i zważcie u siebie.
pójdź. Przy okazji mogli Państwo zobaczyć guślarkę, tak? To kolejna inwencja Maji Gleczewskiej, ale wróćmy do Zosi. 3 lata później pojawiła się Niegrzeczna Zosia u Michała Zadary w Teatrze Polskim we Wrocławiu w 2014 roku. Huśta się zawieszona na teatralnym flugu. To oczywisty żart teatralny, aluzja do iluzjonistycznej sceny z prapremierowej inscenizacji Wyspiańskiego, której Wiktor Brumer napisał. Gdy potem na widocznej lince zjawi się Zosia, to już jesteśmy o jeden krok od śmieszności, od której chroni jedynie nastrój wywołany poezją mickiewiczowską. W przedstawieniu Zadary jest to cytat zamierzchłego triku teatralnego, a zarazem Zosia jest w glanach z obsuniętymi kolanówkami i żarzącym się papierosem między palcami. Nic w niej eterycznego, zwiewnego, niewinnego, przeciwnie, sprawia wrażenie wyzywająco niegrzecznej, zbuntowanej dziewczyny. Dziady Radosława Rychcika w Teatrze Nowym w Poznaniu miały premierę wkrótce po pierwszej części Dziadów Zadary, wzbudziły bodaj największe kontrowersje. Tu pojawiła się Zosia Cheerleaderka i teraz muszę znaleźć, te fragmenty były przygotowane w tej chwili, muszę znaleźć odpowiedni fragment, więc toż chwilkę potrwa. Przepraszam Państwa bardzo. Cała spływa szata, włosy z wietrzykami swawoli, po jagodach uśmiech lata, ale w oczach łza niedoli. Prawdziwego szczęścia żyłam na świecie, lecz nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata nigdy na ziemskiej nie spoczęła błoni. Za lekkim zefirkiem goni, za muszką, kreśnym wiankiem, za motylkiem, barankiem. Nigdy za kochankiem. Pieśni i fletów słuchałam rada, często kiedy sama pasę do
tych pasterzy goniłam stada, którzy mą wielbili krasę, lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam, choć sobie igram, dowoli latam, gdzie wietrzyk zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli, jakie chcę. No, wyprawiam cuda, wszędzie sobie stęczy rąbki, z przezroczystych łez poranku tworzę motylki, gołąbki. A przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem i zawsze sama jestem. Przykro mi, że wiatr mną bez ustanku jak piórkiem pomiata. Ja nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Gdzieś się przybliżę, zaraz wiatr oddali. Pędzi w dół, w górę, z ukosa. Tak pośród pierzchliwej fali, wieczną przelatując drogę. Ani wzbić się pod niebiosa, ani dotknąć ziemi nie mogę. Tak pośród pierzchliwej fali przez wieczne lecąc bezdroże. A... Może tyle wystarczy. Myślę, że tak jak Zosia Swinarskiego wyrastała w moim przekonaniu z kreacji Ryszarda Cieślaka, tak Zosia Radosława Rychcika wyrasta z wideo instalacji Katarzyny Kozyry z 2006 roku z cyklu Sztuce marzenia stają się rzeczywistością. Zobaczmy fragment tej wideo instalacji. Ciasko! Cause it's your life, you never know, it can be great. Take a chance, cause you might grow. Oh, oh, oh. What you waiting, what you waiting, what you waiting, what you waiting, what you waiting for? Kozyra przebrana za cheerleaderkę śpiewa w męskiej szatni piosenkę Gwen Stefani, What You Waiting For? Celowo przypominam pracę Kozyry, by wykazać, że Dziady Rychcika były nie tylko popkulturowe i zamerykanizowane, jak o nich najczęściej pisano i mówiono, ale że skala odniesień jest znacznie szersza i bardziej skomplikowana. Wyspiański rozpoczynał swoje dziady od kwestii dziecka. W jego zapisie było to pachole. Niemniej wypada przypomnieć, że pierwszą kwestię pierwszej części Dziady Widowisko, wprawdzie pozostawionej przez poetę w rękopisie, ale obecnie traktowanej jako część pełnoprawna, wypowiada dziewica. Świeco niedobra, właśnie pora była zgasnąć. A więc to od młodej kobiety, do młodej kobiety należy inicjalny monolog dziadów i tak właśnie zaczynał swoje dziady bez skrótów Michał Zadara we Wrocławskim Teatrze Polskim w 2014 roku. Co więcej, szczególna, wyeksponowana, chociaż nie nazwana nijak w programie, wędrowna rola Anny Ilczuk ma poniekąd sfeminizować dziady, wyrwać je z dominacji męskiego, patriarchalnego dyskursu, bo Anna Ilczuk wygłasza obie przedmowy, dedykację do części trzeciej, objaśnienia poety, wiersz do przyjaciół Moskali, a więc najbardziej autorskie, niezapośredniczone partie tekstu. Ubrana w części pierwszej jak dzisiejsza singielka, w scenach dramatycznych części trzeciej, w sukni jakby zdjętej z konopnickiej czy z orzeszkowej,
w ustępie i w objaśnieniach znowu współcześnie jest przewodniczką po tekście. Do niej należy właśnie ta pierwsza kwestia, świeco niedobra, i do niej należy wygłos dziadów części trzeciej. Dla mnie jego skarga będzie jako psa szczekanie, który tak się wdroży. Wypowiada również z widowni na balkonie monolog ducha Kto wie, człowieku, gdybyś wiedział, anonsuje scenę więzienną, wkracza do celi księdza Piotra, a potem sprawdza, czym raczy się senator, pije kawę. Cały spektakl ujęty więc został w tę klamrę czytelniczki. To dzisiejsza młoda okularnica czyta dziady na podobieństwo dziewicy z części pierwszej czytelniczki romansu Valerie. Czyta jota w jotę skrupulatnie z objaśnianiami poety włącznie. Rola Anny Ilczuk spełnia poniekąd funkcję tajemniczej osobistości, o której pisał Mickiewicz. To ona zszywa wszystkie części, gra rolę metatekstu i jest niejako medium poety. Największą trudność sprawiało inscenizatorom mistyczne widzenie Ewy z Dziadów Drezdeńskich. Monolog Ewy najczęściej padał ofiarą reżyserskiego ołówka. Najłatwiej było go skreślać, bo nie naruszało to spójności dramatu, ku czemu zazwyczaj zmierzano. Opuścił scenę w domu wiejskim pod Lwowem Stanisław Wyspiański. To była właśnie jedna z dwóch scen zupełnie pominiętych obok Salonu Warszawskiego. Mocno okroił ją Bardini, wykreślił w całości Kotlarczyk, Skuszanka z Krasowskim, Bogdan Korzeniewski, Hugon Moryciński, Ryszard Sykała, Jerzy Zegalski, opuścił Kazimierz Dajmek w Narodowym. Przed Swinarskim, który monolog Ewy powierzył Annie Polon, inscenizowali widzenie jedynie Leon Schiller, Jerzy Kreczmar i Mieczysław Górkiewicz. Ostatnimi laty daje się zaobserwować powrót do tej sceny i do roli Ewy. Tu pamiętna rola Roliny Adamczyk u Pawła Wodzińskiego czy Aleksandry Cwen u Mai Kleczewskiej. Sama Kleczewska tak komentowała tę scenę. Widzenie Ewy było dla mnie osobną częścią. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego ono jest w dziadach. Przecież wydaje się pochodzić z innego porządku, z innej poetyki. Także pozostają w pamięci wyraziste sceny u Michała Zadary oraz u Pawła Pasiniego. Państwo rozumieją, że to, co tutaj mówię, jest pewnym projektem, tak, nieskończoną całością, w związku z tym poświęciwszy trochę więcej uwagi postaci pasterki Zosi, w tej chwili tylko jakby sygnalizuje inne wątki, które czekają na podjęcia. Więc właśnie po pierwsze widzenie Ewy, po drugie widzenie księdza Piotra w inscenizacjach Jerzego Grzegorzewskiego. Jak pamiętamy, w dziadach improwizacjach należało do Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej w 1987 roku w Teatrze Studio, a w dziadach 12 improwizacjach w Teatrze Stary w 1995 roku do Małgorzaty Hajewskiej. Następny wątek do podjęcia już sygnalizowany to guślarka, tak? Guślarka, którą uczynił Maję Komorowską Tadeusz Konwicki w swojej lawie filmowej opowieści o dziadach, a potem jeszcze mieliśmy kilka guślarek teatralnych, między innymi inscenizacji Miedziewskiego w Słupsku w 2007 roku, gdzie grała to kobieta Cyril Swift, i właśnie u Ewa Wiszomirska jako guślarka u Mai Kleczewskiej w Opolu. Teatralna herstoria dziadów może być pisana nie tylko jako wizję kobiecości w kreacjach kobiecych ról, ale również jako realny udział kobiet, aktorek, reżyserek, dyrektorek, scenografek i choreografek w kształtowaniu teatralnego przekazu. W pierwszej kolejności zasługują na osobne rozdziały dwie osoby, Stanisława Wysocka oraz Krystyna Skuszanka. Wysocka w inscenizacji Wyspiańskiego z 1901 była pierwszą Marylą, potem pierwszą dyrektorką, która wprowadziła dziady do repertuaru w nowej koncepcji inscenizacyjnej w Teatrze Miejskim w Lublinie, przy udziale Ryszarda Wasilewskiego, to był rok 26, a rok później już we własnej reżyserii w Teatrze Polskim w Poznaniu, gdzie grała panią Rolison. Te role kreowała również w inscenizacji Schillera w Teatrze Polskim w Warszawie w 1934. To tylko sygnalizuje, bo to są rzeczy znane, tak? Mamy tutaj literaturę przedmiotu. A druga postać to Krystyna Skuszanka, która pracowała w parze z mężem Jerzym Krasowskim, ale o ich wspólnie podpisanych dziadach w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie z 1962 roku
ze scenografią Józefa Szajny, mówiło się na ogół i mawia nadal dziady z Kuszanki. Ja przynajmniej zawsze tak to słyszałem i tak to odbierałem. Po raz drugi arcydramat Mickiewicza Kuszanka z Krasowskim wystawili w Teatrze Polskim w Warszawie w 1964 roku, ale może ważniejsza jest odmowa kolejnej realizacji w Teatrze Polskim we Wrocławiu w 1968 roku. Podczas jednej z narad środowiskowych po zdjęciu przedstawienia Dejmka z afisza na początku 1968 roku Kuszanka mówiła, znamy to z protokołu publikowanego w pamiętniku teatralnym. Przed dwoma dniami otrzymałam zaproszenie na rozmowę z przedstawicielem Komitetu Wojewódzkiego, PZPR oczywiście, w której to rozmowie zapytano mnie, dlaczego Teatr Polski we Wrocławiu, którym Kuszanka kierowała, nie wystawia natychmiast dziadów i że byłoby bardzo wskazaną rzeczą, ażebyśmy natychmiast przystąpili do realizacji dziadów. W tej chwili i to w jakimś trybie natychmiastowym wystawienie dziadów w jakimkolwiek teatrze w Polsce po tym, co się stało, będzie dalszą lawiną. Lawiną i komentarzem do sprawy, że to są antydziady dejmkowskie. To jest wbijanie jakiegoś klina między kolegów Dejmka i Krasowskich. Mnie się zdaje, że dziady muszą być wznowione, powinny być grane, ale wznowienie powinno zacząć się od Teatru Narodowego w dyrekcji Kazimierza Dejmka i w jego reżyserii. Inaczej być nie może. Myślę, że te słowa, to stanowisko partyjnej Krystyny Kuszanki powinny być jakby zapamiętane jako taki ważny epizod w jej biografii, ale też i w tej herstory dziadów, którą tutaj próbuję szkicować. Własnej realizacji podjęła się Kuszanka, już naprawdę własnej, bez udziału męża, dopiero w 1987 roku w Teatrze Narodowym, co zostało źle przyjęte w środowisku opozycji demokratycznej. Obawiam się, że to przede wszystkim jest jej dziś pamiętane. Myślę, że trzeba właśnie jakby ten bilans wybalansować. Oczywiście nowe rozdziały piszą coraz bardziej aktywne reżyserki, przywoływana tu już parokrotnie Maja Kleczewska czy Natalia Korczakowska, która zrealizowała ważne dziady w Białymstoku w 2014 roku. Nie można też zapominać o mikrodziadach Anny Smolar. Na teatralną herstorię dziadów składają się jednak nie tylko prace aktorek i prace reżyserek. Herstory to również historia kobiet na widowni. Wprawdzie po krakowskiej premierze Dziadu Wyspiańskiego pisali wyłącznie krytycy, ale Jan Michalik odnalazł i udostępnił świadectwo amatorki, dziennik Elżbiety Kietlińskiej, która była wśród premierowych widzów, a później jeszcze na trzech spektaklach w grudniu 91, raz w lutym i czerwcu 1902. 20-letnia panna Kietlińska pierwsze wrażenia spisuje dzień po premierze, 1 listopada 1901. Spośród wykonawców wyróżnia Andrzeja Mielewskiego, Gustawa Konrada, Józefa Kotarbińskiego, senatora, Józefa Sosnowskiego, księdza Piotra i Ludwikę Senowską Rolinsonową. Ciekawym rozdziałem herstory jest publiczność ostatniego przedstawienia dziadów dejmkowych z 30 stycznia 1968 roku. Na widowni zasiadały m.in. kapitan Wiśniewska, pracownica Wydziału 9 Departamentu II Służby Bezpieczeństwa, rzecz jasna służbowo, oraz Małgorzata Dziewulska, studentka Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, która tego wieczoru odegra kluczową rolę, bo to ona właśnie przemyciła pod ubraniem zrobiony z prześcieradła transparent z napisem „Żądamy dalszych przedstawień”, który koledzy studenci rozwiną wychodząc z Teatru Narodowego. Ale legenda Marca powiela raczej nazwiska Seweryna Blumsteina, Karola Modzelewskiego, Adama Michnika. To przecież portret Michnika pojawia się w książce Joanny Krakowskiej PRL przedstawienia, dlaczego nie Dziewulskiej. Ale na widowni zasiada również wspomniana kapitan Wiśniewska, która nazajutrz sporządza notatkę służbową. Po zakończeniu przedstawienia rozpoczęła się zupełna klaka. W tej sytuacji wraz z wieloma innymi osobami ostentacyjnie opuściłam widownię, lecz w szatni słyszałam jeszcze rytmiczne oklaski i głośne skandowanie niezrozumiałych przeze mnie słów. Poetyka tej notatki byłaby warta osobnej analizy. Uderzająca jest zwłaszcza potrzeba ostentacyjnego odcięcia się od zbiorowej emocji mimo służbowej konieczności udziału w niej. Dlaczego nie dałam mu pić, zastanawia się Dagmara
Ziółkowska, opisując Dziady, zdarzenie teatralne w reżyserii Marii Kleczewskiej w Opolu. Dziady grane w Kochanowskim dały mi możliwość podjęcia decyzji w znanej mi historii. Gdy cierpiący męki bohater, widmo złego pana, wije się z pragnienia u moich stóp, nagle ktoś wtyka mi w ręce butelkę z wodą i rzuca w moją stronę złowieszcze: daj mu pić. Mam kilka sekund na analizę dzieła, na przemyślenie, czy działać zgodnie z zamysłem autora, samego Mickiewicza, czy pozwolić historii biec w innym kierunku. Miałam za mało czasu i w pogoni myśli zwyciężyła jednak wierność literaturze. Nie dałam mu wody, bo tak musisz dręczyć się wiek wiekiem, sprawiedliwe zrządzenie Boże, bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Dziś zastanawiam się, czy to wygrała siła literackiego przekazu, czy moralność podpowiadająca, że nie ma zbrodni bez kary. To jeszcze jedno świadectwo bezpośrednio z widowni. Na koniec chciałbym powrócić do początku lat 80. i przypomnieć, jak wyglądał plakat pierwszego krajowego zjazdu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Gdańsku w 1981 roku. Hasający, jak to jest, co mi się tutaj pojawiło? Teraz będzie mała katastrofa, bo poczucie zbliżającego się końca. Hasający po trawie Bobas z kijkiem, pieluchę przemilczmy, niewątpliwie płci męskiej, jest to Mikołaj, syn Antoniego Pawlaka, wydaje się z pewnością całkiem niezamierzoną, bo nawet nieuświadamianą reminiscencją pasterki z drzeworytu Andrioliego. Wtedy, późnym latem 81, trudno było nie podkładać pod ten obrazek słów: patrz, ha, to dziecię uszło, rośnie, to obrońca, wskrzesiciel narodu. I z tym obrazem pod powiekami chciałbym zakończyć swój wywód. Jeśli Państwo mają ochotę się do niego w jakikolwiek sposób włączyć, będzie mi oczywiście bardzo miło. A jeśli nie, to podziękuję Państwu serdecznie za przybycie i zapraszam na kolejne spotkanie za 3 tygodnie. Tak? No właśnie, poświęcone obrazowi gromady.